Katowicach ruszył Europejski Kongres Gospodarczy. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia, które odbywa się już po raz piąty, jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Kongres w krótkim czasie stał się najważniejszą imprezą biznesową w Europie Centralnej. Uczestniczy w niej duża liczba osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii i mediów. W ciągu 3 dni w ramach kongresu odbędą się dziesiątki debat, spotkań i wydarzeń. Ideą przedsięwzięcia jest integracja europejskich przedsiębiorców, budowanie wśród nich świadomości wartości wspólnoty oraz nakreślenie kierunku działań Europy. Tematyka kongresu obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Choć technologia często nas zaskakuje, to tutaj po raz piąty spróbujemy napisać receptę na współczesne problemy gospodarki. Szanowni dostępni goście, nie ukrywam, że Europejski Kongres Gospodarczy to najważniejsze wydarzenie gospodarcze dla Katowic, na Śląsku, ale jestem przekonany, że również dla Polski. Dzisiaj mamy troszkę dalej. Witamy gości z Azji, z Afryki i z innych kontynentów, z Europy. Cieszymy się, że podjęliście decyzję, żeby przyjechać tutaj i o gospodarce dyskutować na Śląsku. Jak podkreśla Jerzy Buzek, honorowy przewodniczący Rady Patronackiej Komitetu Organizacyjnego Kongresu, województwo śląskie jest idealnym miejscem na wydarzenia tej rangi. Tu w końcu wytwarza się najwięcej spośród wszystkich polskich regionów konkretnej, wartościowej produkcji. Jest największy przemysł, a przecież nadchodzi wielka reindustrializacja całej Europy, także Polski. Tu także jest serce energetyczne kraju. I cieszę się, że tu, na tym kongresie, możemy nie tylko promując Polskę i ten region, rozmawiać o tym, jak może wyglądać gospodarka polska, gospodarka europejska, czyli nie tylko promujemy siebie, bo to zawsze jest jakimś produktem takich wielkich spotkań, biznesowych zwłaszcza, ale również staramy się znaleźć recepty dla nas wszystkich w Europie. Dlatego, że nie ma powodzenia żadnego europejskiego regionu bez powodzenia całej Europy, bez powodzenia państw członkowskich. Pełen zakres tematyczny tej edycji kongresu znajdą Państwo na stronie eecpoland.eu.